Zamiast odpisywać w komentarzach, postanowiłem nagrać taki krótki film. Nie wiem, co byłoby szybciej. Myślę, że jednak odpisanie w tych komentarzach, ale myślę, że lepiej będzie, że to będzie film, taki krótki, który odpowie, mam nadzieję, na kilka, no, takich, powiedziałbym, zaczepnych komentarzy niektórych. No, dla drugiego mojego towarzysza tutaj, który towarzyszy mi już od pierwszego filmu, Karola. Więc Karolu, specjalnie dla ciebie tutaj przygotowałem właśnie pewne rzeczy. No, ja wcześniej już dawałem taki filmik, no, taki właśnie, gdzie pokazałem, że promienie równoległe lecą i jednak oświetlają chmury, bo zarzuciłeś, że no, nie są te chmury oświetlone dobrze, bo no, po prostu pan Mariusz tak powiedział, więc też tak zacząłeś uważać i że nie zgadza się to z oficjalną nauką, właśnie taki filmik przedstawiłem, żeby pokazać ci, jak te promienie równoległe lecą, tak? One nie lecą tylko na środku kuli ziemskiej, ale w każdym miejscu kuli ziemskiej te promienie lecą równolegle i dlatego widać tutaj również, że któryś z tych promieni zawsze znajdzie się taki promień, taki jeden, który wpadnie na chmurę i ją oświetli, ponieważ tych promieni jest od groma, one lecą równolegle, no i któryś zawsze tam wpadnie. No i co, zarzuciłeś, że no dobrze, pięknie, ale te promienie się nie odginają, tak jak każe refrakcja i chmura jest prostokątna. No, jest prostokątna, no jest taka kwadratowa bardziej w Minecrafcie. Dlatego postanowiłem zrobić ci o taki filmik. No tutaj chmura taka byle jaka, no bo ja już wiem, ja nie umiem tworzyć w żadnych tutaj rzeczy w Blenderze, ale myślę, że spełnia te warunki. I co tutaj mamy? Tutaj mamy no chmurę, która jest jakąś odkształconą właśnie wersją chmur nad ziemią. I tutaj ta paruwa taka, to są, symbolizuje ten któryś z tych promieni, który się zagina, jak widać. Zagina się, zagina. I po przybliżeniu się, po przyjrzeniu się tym z bliska, widać, że on musnął tak delikatnie tą chmurę od spodu. Musnął. Spójrzmy na teraz zdjęcie, które właśnie pan Mariusz wykorzystał jako no te taki motyw, że to jest niebocentryzm, bo ta chmura jest oświetlona od spodu. Zobaczmy. To jest ta sytuacja właśnie. Tak? Zgadza się. No zgadza się. To jest po prostu ten promień tak od spodu, on tego tak pyk, bo on właśnie leci do domu, bo on już się troszeczkę odgiął. Może niektóry. Nie mówię, że każdy. Bo te promienie, tutaj ja zrobiłem taką parówę pomarańczową, ale te promienie inaczej trochę lecą. To jest takie uproszczenie wielkie. Ale widać, że nawet na uproszczeniu to działa. Natomiast gdybyśmy się zabawili w jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy, no to jeszcze bardziej by to się to wszystko zgadzało. Tutaj jeszcze jeden kolejny motyw. Mianowicie, no pan Mariusz wyskoczył z filmem o wahadłowcach, że start wahadłowca jest po prostu zły, bo nie wiem czemu, właściwie nie wiem czemu jest zły, bo leci do domu i leci do dołu i potem leci, znaczy leci do góry, a potem leci do dołu. No nie wiem dlaczego jest zły. No, start statków kosmicznych wymyślił już Newton, to znaczy nie wymyślił, ale on stworzył podstawy do tego, żeby te statki latały. Namalował takie działo, o, mamy. I tutaj, że jeżeli z jakiejś wysokości zostanie wyrzucone działo, znaczy działo, kula armatnia, no to z odpowiednią prędkością to nie spadnie, po prostu będzie krążyła naokoło Ziemi. I właśnie na tym polegają starty wahadłowców. One są wynoszone na jakąś wysokość. Następnie z poziomu tej wysokości są rzucane jakby w bok. Dlatego te wahadłowce się przychylają w bok. No i czego tu nie rozumieć? No, proszę, zobaczmy. Karolu, chciałeś renderowane mieć, masz tutaj animację 3D. Zobacz, jak to wygląda. Po jednej stronie, po prawej mamy, jak to wygląda z daleka, po lewej mamy, jak to wygląda jakby z ziemi, tak? Tu mamy lecący
sobie byle jaki, bo jak zwykle moja znajomość blendera kuleje, byle jaki wahadłowiec leci, gdyby takie wahadłowce naprawdę nigdzie nie doleciały, ale widać, że zobaczmy, kiedy tutaj z punktu widzenia Ziemi, czyli po lewej stronie ten obraz, ten wahadłowiec już zniża się do Ziemi, to w rzeczywistości on i tak dalej nabiera prędkości, nabiera wysokości. Zobaczmy, on dalej nabiera wysokości. Bo one są właśnie, one tak są zrobione, te wahadłowce, te loty są tak zrobione, że one lecą w górę, pokonują jak największy ten opór, a potem nabierają prędkości już bardziej poziomo, tak? Bardziej równolegle do Ziemi. Czego tu nie rozumieć? Czego? Nie wiem. Jak sobie wyobrażaliście, że to powinno wyglądać? No właśnie to tak wygląda. I inaczej to nie wyglądać nie będzie. Zobaczmy jeszcze raz. Jest wahadłowiec, tak? Leci, startuje. No i nabiera wysokości, a my widzimy, że on już się przechyla, tak? I on już leci. W pewnym momencie on leci już, równolegle do Ziemi, albo wchodzi na orbitę, przygotowuje się do wejścia na orbitę. I zobaczmy, kiedy on jeszcze nabiera tej wysokości, to dalej on jeszcze, tutaj już widać, jakby już zniżał lot, a on w rzeczywistości nabiera jeszcze wysokości. Widać to na blenderze nawet. W takim pierdółkowatym programie, może nie pierdółkowatym, ale przez takiego pierdółkowatego, kurde, mistrza blendera zrobił takie byle co i nawet to byle co pokazuje, że to wszystko się zgadza, więc nie wiem. Więc wygląda na to, że ta całe niebocentrys to jest jeszcze gorsze byle co niż te moje tutaj animacje w blenderze, bo nie możecie nic tutaj po prostu wymyśleć do tego, no. I tyle. No, to na razie tyle. Czekam na dalsze jakieś dziwne rzeczy i pomysły, że... No śmiało, jedźmy.